Dzień dobry. Bardzo dziękuję za nominację Miejskiej Bibliotece Publicznej. Przeczytam Państwu krótki fragment ku pamięci pewnego niedawno zmarłego autora. Rincewind przyklęknął, by lepiej uchwycić obraz, i nacisnął zaczarowany guzik. Nic z tego, powiedziało pudełko. Skończyła się różowa. Przed okiem maga otworzyły się niezauważone do tej chwili drzwiczki. Wychyliła się z nich mała, zielona, pokryta obrzydliwymi brodawkami człowiekokształtna postać. Wskazała trzymaną w dłoni pomazaną farbami paletę i wrzasnęła na niego. Nie ma różowej! Skrzeczał homunculus. Widzisz? Przecież to bez sensu, żebyś ciągle naciskał te dźwignie, kiedy zabrakło różowej. Chyba jasne. Jak chcesz na różowo, to nie trzeba było robić tylu obrazków młodych dam. Chyba jasne. Od tej chwili, przyjacielu, wyłącznie czarno-białe, zrozumiałeś? Zrozumiałem, tak, no pewnie, powiedział Rincewind. W ciemnym kąciku pudełka zdołał dostrzec sztalugi i maleńkie, niezasłane łóżko. Miał nadzieję, że mu się przywidziało. To sobie zapamiętaj, błyknął chochlik i trzasnął drzwiami. Terry Pratchett, kolor magii. A fragment został zacytowany w książce Małe co nieco, nie tylko o fotografii Witolda Engeldera, przepraszam pana Witolda. Jest to bardzo małe wydawnictwo, więc trzeba się nakombinować, żeby je dostać. I w stylu pratchettowskim opisana jest tutaj cała historia fotografii. Dziękuję bardzo jeszcze raz za nominację, a teraz chciałabym nominować Anię Kleszewską z Grona Literackiego Zielony Kot.